Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Przebieram się i zaczynamy organizację szafy w końcu. W końcu pozbędziemy się tego, o czym ja tyle trąbię, że w końcu będzie porządek, jak będą szafy. Że w końcu coś tam, jak będą szafy. Że w końcu są szafy i mam nadzieję, że w końcu będzie dzisiaj porządek. Wzięłam się tu zupełnie za to spontanicznie. Nie planowałam tego jakoś bardzo intensywnie, że to akurat będzie dzisiaj. Ale pierwszy taki dzień mi się wolny w miarę trafił, luźny i domowy, że stwierdziłam, dobra, koniec wymówek i jedziemy z tematem. Mimo że chciałam to zrobić, wiecie, tak spokojnie, będąc sama tak w 100% i tylko sobie to ogarniać, ale nic, z dziećmi jakoś też dam sobie radę. Będzie to trwało pewnie dużo dłużej, ale efekt będzie, mam nadzieję, dzisiaj już gotowy. Obiecałam Karolowi, że chociaż dzisiaj jemu przełożę rzeczy, bo część ma już tutaj ułożone w szafie, na tej wieszakowej części. W ogóle nie pokazywałam, jak wygląda w środku, więc tutaj już na tej wieszakowej części już trochę rzeczy poukładanych ma. Tutaj ma jeszcze takie dwie szuflady, no i w teorii komoda jest też przewidziana cała dla niego. Połowę na ten moment zajął Oliwier. Więc jak zaczęłam układać ubrania Oliwierka, to się zaczęłam zastanawiać, czy w ogóle my się zmieścimy z tymi ubraniami, bo wiecie, tej szafy jest kawał, chyba 2,40 jakoś tak. Ale to miejsce się tak rozchodzi, w momencie kiedy chcecie w szafie zrobić porządną organizację, organizery zajmują miejsce. Wszystko, co powinno wisieć, żeby wisiało, czyli naprawdę sporo wieszaków, to naprawdę to miejsce szybko ubywa. I teraz mam nawet taką myśl, bo to też jest plan na kiedyś, żeby tam w kącie, o tam, gdzie teraz stoi kwiatek, tam ma być takie trochę ala biurko, taka toaletka, lustro. I rozważam, żeby wtedy pod tym skosem pociągnąć komodę. Druga opcja jest taka, żeby w tym miejscu, gdzie tutaj właśnie jest to miejsce, to tutaj zrobić ewentualnie takie miejsce na toaletkę, bo ja tutaj specjalnie dorobiłam kontakt, czyli takie krótkie biureczko, żeby można też tutaj było sobie usiąść, popracować i właśnie tutaj lustro. I wtedy tutaj tylko i wyłącznie taką komodę. Nawet kiedyś rozważaliśmy zabudować kawałek tego skosu. Może stanę tak, bo światło dziwnie pada. Zabudować kawałek tego skosu, jak nam braknie wieszaków. I tutaj ewentualnie mieć jeszcze miejsce na wieszanie rzeczy. Nie do końca chcielibyśmy tak strasznie zabudowywać sypialnię. Więc zobaczymy, jak się zmieścimy, bo to będzie nasz pierwszy raz, kiedy nie będziemy na ubrania mieć w ogóle półek. W ogóle nie mamy ani jednej półki. Więc jestem bardzo ciekawa, jak to sobie poradzimy z takim pionowym składaniem ubrań, bo o ile dziecięce ubranka do tej pory tak składaliśmy, tak ja swoje też, ale męskich, takich dużych jeszcze nigdy tak nie składałam, więc próbuję z moją szaloną ekipą to jemu chociaż ogarnąć. Those colorful eyes, they don't shine like they used to. The city don't want us, babe. We won't survive this place. The city don't want us. The city don't want it. And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie. No, honestly, it doesn't feel like home, like home. Home, feel like home. A faded mind, so we stay blind. Oh, przy projektowaniu szafy miałam tyle dylematów, że postanowiłam skorzystać z porady projektanta przestrzeni i właśnie u niej też można znaleźć, jak składać które ubrania. I tutaj na przykład mamy jak składać koszulkę, więc teraz mam nadzieję, że to wszystko mi się przyda, żeby mężowi ładnie poskładać, chociaż akurat koszulki mam nadzieję, że będą wisiały, ale na przykład sportowe chciałabym, żeby były poskładane do szuflady. Ale na pewno przyda się składanie spodni, żeby to zrobić ładnie, zwłaszcza jeansowych, bo one w szafie akurat by mi za dużo zajęły miejsca. No nic, no to ja się uczę i zabieram się za ten bajzel.
fancy too, fading out underwater. Podejście numer nie wiem ile do dzisiejszego porządkowania, była przerwa na obiad. Już zrobił się naprawdę mocny kryzys. Wy nawet nie wiecie, ile rzeczy dzieje się poza kamerą. Często tak oglądacie i mówicie, czy twoje dzieci w ogóle płaczą? No pewnie i to... U nas jest naprawdę intensywnie. Nasze dzieci są bardzo wymagające, jak tam wam gdzieś opowiadam, ale ja tego po prostu nie pokazuję na filmach, bo uważam, że nie chcę tych momentów ani upamiętniać, ani zachowywać, ani nikomu pokazywać. Powiem wam ostatnio... Moja cierpliwość jest dziś na wykończeniu, ale został jeszcze jeden delikwent do spania. Ty dzisiaj też nic nie śpi, ty zazwyczaj masz rano taką konkret dżemę, taką 3-godzinną, a teraz co? A teraz co? No, marodzimy, tak? Marodzimy. A twoje rodzeństwo śpi. Padło. No, próbujemy? Damy radę? Zrobimy tacie porządek? Zrobimy mu niespodziankę, jak przyjedzie? Co? Zrobimy? Więc podejście numer... Będzie tak łatwo, jak sobie zakładałam, bo w sumie to nie wiem, czy ja dobrze wymierzyłam te wszystkie organizery, ale wydawało mi się, że tak. I chyba mamy już pierwszy problem w postaci takiej, że po prostu mi się te organizery nie mieszczą. Ja nie wiem, czy tutaj uwzględniłam w wymiarze wewnętrznej szuflady tą tutaj deskę i czy w ogóle mi ten... i czy w ogóle mi to zostało podany, ten wymiar. Tak się właśnie zaczęłam zastanawiać, no ale nic. I tak uważam, że jak tak się organizery mieszczą, to jest super, bo tu się tworzy po prostu taki automatyczny organizer. To są akurat moje szuflady, więc one mają troszkę inny wymiar niż te Karola, ale właśnie tak się przeraziłam i to samo na razie tyczy się też tej szuflady z biżuterią. Na razie to wygląda w ten sposób. I zobaczę, po prostu tutaj też sobie muszę dokupić matę i może tu będę miała luzem coś innego, albo sobie takie jakieś inne przegródki dokupię, jeszcze zobaczę. Ale mam większy problem, bo wydawało mi się, że te organizery powinny się fajnie mieścić do komody. Jednak tak nie jest, ale znowu te mi się tutaj dość fajnie pomieściły, ładnie też się kolorystycznie komponują, więc tutaj w komodzie na razie mam te organizery i wszystkie ubrania Karola posegregowałam sobie na razie tematycznie, żeby zobaczyć ile tego jest. Strasznie dużo jest spodnia, mam wrażenie, że połowa jest do wyrzucenia, bo on teraz jest tak szczupły, że sądzę, że to połowa z tego jest out. Tam mam spodenki, odzież sportowa, totalnie casualowe podkoszulki i najwięcej jest swetrów. I z tego co widzę, to dużo dość miejsca jeszcze jest tutaj na wieszakach i fajnie by było, gdyby te swetry udało się tutaj powiesić. Weszły tutaj wszystkie polówki i koszule, krótki rękaw, swetry, spodnie eleganckie. Tam są wszystkie koszule z długim rękawem. Popatrzcie w ogóle, ile mój mąż ma ubrań. Myślę, że nie jeden facet będzie w szoku, że on ma tyle ubrań, tyle koszul, no ale taka praca, więc są i eleganckie ubrania. Ja się z tego bardzo cieszę, bo zawsze chciałam mieć mężczyznę, która się ładnie ubiera i właśnie chodzi w koszulach. No to proszę bardzo, proszę bardzo. Jaka piękna garderoba. Tutaj są paski poukładane. Ta szuflada wyszła dość wysoko, ale no Karol jest wysoki, więc myślę, że sobie spokojnie poradzi. I tutaj zaraz będę organizować całą bieliznę. Mam nadzieję, że to się fajnie tutaj wszystko zmieści, żeby też to było ładnie i przejrzyście. Dobra, jedziemy z tematem. Jestem na etapie ogarniania składania do pudełka pod koszulków. Bo o ile moje są małe i łatwo się to robi, o ile dziecięce są małe, to łatwo się to robi, ale taki podkoszulek nie jest łatwo, żeby potem nie wyszedł jak krowie z gardła, za przeproszeniem. I właśnie chyba nie wiem, który raz leci mi w kółko ten filmik. I to jest ten moment, w którym oglądacie sobie różne organizacje, szaf i tak dalej i sobie myślicie, o, to wszystko takie proste, już to fajnie, szybciutko pójdzie. No, tak, jasne. Zanim się człowiek ogarnie, jak to zrobić i to szybko, co jest na filmiku, którego też tak naprawdę nie można zatrzymać, wdrożycie u siebie, żeby to wszystko było pięknie wyprostowane. No tak siedzę już tu chyba z 15 minut, prawie złożyłam 4 podkoszulki, ale proste to nie jest, powiedziałabym. Ciekawe jak z efektami, bo wydaje mi się, że może to fajnie faktycznie z tej szuflady potem wychodzić, bo u mnie raczej, jeśli chodzi o męża, to zawsze wszystkie podkoszulki były tak wyrozwalane, że to po prostu fyk. Aż szkoda mówić, bo czyli wychodzi taka totalna koperta, którą tylko sobie wkładam do szuflady i po prostu mam wrażenie, że ona się nie będzie rozjeżdżała, więc to też jest super,
że tylko, że wyciągamy i ta kubka się nie przewala, więc to akurat to zawijanie w dekolt wydaje mi się, że jest mega fajną opcją, że to wszystko będzie się faktycznie utrzymywało w takiej postaci, jak miało być. Co ty, Oliwia, włączysz telewizor? Ten delikat też nie chce iść spać. No dobra, to próbujemy dalej. I wydaje mi się, że ogarnęłam jeszcze jeden mega mocny patent, czyli składanie bluz, które zajmują, wiecie, zawsze mega dużo miejsca. Składamy ją do długości kaptura. Zawijamy rękaw. Cyk. Nie, czekajcie. Nie, to właśnie nie było tak, tak? Teraz na dół. O, tak. Tak. Tu na prosto. I na dół. I jedziemy raz. Dwa. I trzeci. Do kaptura. Chodźcie. To jest w ogóle czad na kółkach. Mocne. To jest naprawdę mocne. We got a tendency to fading out underwater. Yeah, are we losing touch? Are we falling? And if I would lie and stay, it wouldn't feel the same. I won't lie. Wydawało mi się, że skończyłam i że została mi tylko bielizna, bo już tutaj, zobaczcie, fajnie podam jakieś takie podkoszulki. Tutaj wjechały spodnie bez żadnego organizera, więc wydaje mi się, że przy takich dużych rzeczach fajnie sprawdzą się separatory, takie rozkładane separatory. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, ale w takim przypadku myślę, że to się najlepiej sprawdzi. No i wiecie, i tu jakieś rzeczy i tak sobie myślę, okej, została bielizna. Tak, przyniosłam z dołu dwie szuflady rzeczy. To jest połowa. I on twierdził, że ma mało rzeczy. I jeszcze widziałam całe pudełko pasków. Więc chyba będzie się musiał wprowadzić do mojej części szafy. A chcieliśmy tego uniknąć bardzo. Mówiłaś, że masz mało rzeczy. I że w sumie po co ta komoda? To czekaj, to patrz na to. Ajajaj. Wszystko daję. Mi to chyba półek braknie. Mam już godzinę 18. Może wizualnie się wiele nie zmieniło, ale w środku się wiele zmieniło, bo tutaj dalej jest szmatek jak talala. Ale jak przejdziemy w stronę szaf, to tutaj zrobił się naprawdę dobrej jakości szmatek. Patrzcie, wzięłam się nawet ze swoje ubrania. Popatrzcie, układam sobie tutaj wszystko kolorystycznie według rozpiski, jaką dostałam od tej mojej pani projektant. I tutaj mam wszystkie koszule, bluzeczki. Tutaj mam t-shirty i takie bardziej sportowe, dzienne ubrania. Tutaj, Jezus, ten widok jest tak satysfakcjonujący, w ogóle się oddalę, żeby wam pokazać. Patrzcie, tu mam wszystkie sukienki, wszystko mi super idealnie wisi. No dobra, może kombinezon trochę się opiera, ale wszystko idealnie wisi i ten pantograf naprawdę genialnie chodzi. Powkładałam sobie tutaj organizery. Buziu, jak to cieszy. Popatrzcie na to. Mam nadzieję, że dzisiaj to ogarnę. I wydaje mi się, że te szuflady to dla mnie jest na ten moment za dużo. Także na pewno odstąpię Karolowi. O, zobaczcie, z daleka to wygląda jak naprawdę dobrej jakości szmateks. Wszystko sobie posegregowałam, mężowi też posegregowałam rzeczy według kolorów, od najjaśniejszego do najciemniejszego, to samo z sukienkami u mnie, więc z daleka wygląda to naprawdę dobrze i mam nadzieję, że dzisiaj się z tym uporam. Bo tak zupełnie spontanicznie się za to wzięłam, a jeszcze musimy jechać na zakupy na jutrzejszego grilla. Muszę umyć pędzle. Miał być luźny dzień, to miał być taki pierwszy, właściwie wczoraj był taki pierwszy spokojny, bez żadnych obowiązków i dzisiaj też, więc fajnie, bo taki bardziej domowy i ja tęskniłam za takimi właśnie dniami organizacyjnymi i spokojnymi w domu, ale to jest tak inny rodzaj spokoju, że nie mam takiej pracy, tylko właśnie zasuwam, ale naprawdę zasuwam od samego rana. Karol tam dalej walczy z grillem, z dzieciakami na polu, a ja tutaj walczę z tymi ubraniami. Cieszę się. Naprawdę. To jest chyba taki widok, który cieszy każdą kobietę i każda kobieta chce mieć w swoim domu piękną garderobę i przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, wieszaki i szuflady. To jest tak satysfakcjonujący widok i to, że te ubrania wiszą, że te bluzki wiszą, że jest tyle wieszaków.
Dobra, bo widać, że jestem jakaś nienormalna. Honestly, it doesn't feel like home, like home. Ogarnęłam jakiś temat w sprawie składania, to kolejna rzecz, jaką mam, to są skarpetki. I zawsze każdy tak popularnie po prostu bierze je tak i zwija i wyglądają one tak. Ale oczywiście na jej profilu, tej mojej pani Wiktorii, znalazłam super patent akurat na skarpetki różnych długości, ale wykorzystujemy po prostu ten otwór tutaj. I jak mamy takie stopki, to po prostu wkładamy tą zewnętrzną kieszonkę, tak? O! I się wtedy tworzy taka fajna kieszoneczka. Kładamy tam skarpetę i patrzcie, jak to w ogóle super ekstra wygląda. I ja tu mam taki organizer i tak stwierdziłam, że to będzie wszystko pięknie wyglądało, jak mężowi wszystkie skarpety tutaj tak pięknie poukładam. Mamy czyste łóżko, mamy brak organizerów, mamy tu wszystko posprzątane w końcu. W końcu jest wszystko. Tą część już widzieliście, ale już zróbmy takie, wiecie, finalne podsumowanie tego wszystkiego. Tutaj już mój mąż korzysta z tej szafy, bo ten update robię wam po kilku tak naprawdę dniach korzystania, ale zobaczcie, wszystko tutaj ładnie się trzyma, wszystkie tutaj rzeczy, piżamy, tu ma takie grubsze skarpety, bielizna i tak dalej. O, to widzę, że już jakieś podkoszulki, niekoniecznie wiedział, co z nimi zrobić, nie wiem, albo przebierał się na szybko, nieważne, zamknijmy tą część. I tutaj mamy moją część, u góry są powieszone wszystkie sukienki, kombinezony i tak dalej. Część biżuteryjna jest nadal nietknięta, do tego jeszcze nie doszłam, na to jeszcze po prostu nie mam pomysłu, więc to zostawiłam zupełnie. Może na jakiś jeszcze tam jesienny bardziej czas. Tutaj mam wstępnie poukładaną bieliznę, ale bardzo, bardzo wstępnie, bo tutaj jest tego bardzo mało. Poukładałam sobie też tutaj piżamy. Jedyna najfajniejsza szuflada u mnie to jest właśnie ta, w której mam spodnie jeansowe, spodenki i dresy. I z tego, co pamiętam, to chyba praktycznie nic niżej nie ma. Dokładnie. To są takie rzeczy, z którymi na razie nie wiedziałam, co zrobić. Jakieś takie bardzo casualowe koszulki na szelkach, więc tutaj mam wszelkie organizery i tu po prostu tylko wrzucono organizery, więc ta część myślę, że bardziej czeka też na jesień, na wymiarne garderoby, w związku też ze zmianą pory roku, bo w lecie ja najbardziej korzystam tylko i wyłącznie z wyszaków, bo głównie chodzę w sukienkach, ewentualnie spodenki i jakieś bluzeczki, więc tutaj tą część mamy już załatwioną i to już widzieliście. Tutaj się po prostu zmieniło tylko to, że właściwie wszystkie bluzeczki już mam poukładane, więc tutaj mam wszystko z krótkim rękawem, właściwie tu mam wszystko z długim i jakaś tam marynarka. I co? I jeszcze zostało naprawdę, naprawdę sporo miejsca. Mogą być jeszcze pytania odnośnie organizerów, to wszystkie organizery są z Ikei i te na biżuterię, i te szare, i te białe. Te szare to są organizery komplement, bardzo fajne, bardzo ładnie wyglądają i bardzo elegancko. Ja ogólnie dostałam też taką listę organizerów od tej mojej pani, tak naprawdę mogłam wszystko tylko dosłownie wziąć, kliknąć link i sfinalizować zamówienie. Ale jednak jeszcze tam sobie sama poszperałam i indywidualnie sobie podopasowywałam te organizery, jak mi tam pasowało, w zależności od moich potrzeb. Ale uważam, że skorzystanie z takiej usługi jest całkiem niegłupim pomysłem. Całkiem fajnie to się sprawdza i ona mnie też przekonała, dlaczego w szafach nie sprawdzają się półki.
No bo jak też kupujemy szafę 60 i mamy półkę 60, na której układamy podkoszulki, to tak naprawdę połowa miejsca się marnuje, potem wszystko się rozwala i rozpada. Ja z tego składania pionowego jestem bardzo zadowolona. Wcześniej nasza Klara też miała ubrania tylko w szufladach. Teraz jak ma szafę, przełożyła mi do szuflady i po prostu do szafy. I po prostu non-stop tam jest młyn. A jak jej to układałam pionowo w komodzie, to tego nie było. Więc chyba z powrotem wrócę z ubraniami do komody, a w szafie po prostu będzie miała jakieś tam książki, zabawki czy coś innego. Jedynie tyle na ten moment mój Karol się po prostu w ogóle nie tyka składania, bo w ogóle tego nie czuje, więc on tak otwiera szafę i tak... To poskładaj. Jeszcze w ogóle nie czuję tego całego składania. Mówi, jak ja tu będę wkładał ubrania, jak ja nie umiem tak składać. Przecież wiesz i w ogóle, więc jego to trochę frustruje, że nie będzie mógł sobie tak po prostu wrzucić teraz ubrania na półkę i zrobić tam takiego totalnego kotła, tylko że trzeba to zrobić to ładnie, więc teraz aktualnie ja się zajmuję składaniem ubrań, ale nic, ale dla mnie jest to bardzo satysfakcjonujące, bo to wygląda naprawdę pięknie, bardzo komfortowo się z tego korzysta, wszystko jest przejrzyście, widać co to są za ubrania, więc nie musimy tam szperać, wyciągamy dosłownie jedną rzecz, nic innego się nie rozwala, więc może zajmuje to sporo czasu, ale uważam, że to też procentujesz, że ubrania się tak nie mną i łatwo się z tego korzysta, więc dobiliśmy do brzegu z jedną szafą. Gdzieś we wrześniu będę też zajmowała się taką porządną organizacją szafy na dole, żeby to była taka zgodnie z przeznaczeniem, bo wcześniej tam były ubrania, teraz już tam ubrań nie ma, a ona była przeznaczona na coś totalnie innego, więc dla mnie dzień spełniony, w końcu sobie tutaj rano wstajemy, otwieramy szafę, wybieramy co potrzebujemy, wszystko z jednego miejsca i o to chodzi. Jestem bardzo ciekawa, czy jesteście team półki, czy team szuflady i wieszaki, bo wiem, że zdania są podzielone, ale mi zajęło trochę czasu, żeby to zrozumieć i myślę, że powoli do wszystkiego dojdziemy, więc żegnam się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Buziaki!